Andrzej Kraśnicki, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Panie prezesie, Leszek Krowicki, nowym trenerem kadry narodowej kobiet. Proszę powiedzieć, co zdecydowało o wyborze właśnie tej kandydatury? Jako związek dokonaliśmy szczegółowej analizy trenerów, których mogliśmy wziąć pod uwagę, którzy spełniali nasze kryteria. Ta analiza miała charakter wewnętrzny. To zostało skonsultowane z różnymi środowiskami. Między innymi o tych kryteriach rozmawiałem z Radą Zawodniczek pierwszej reprezentacji i w ostatecznym naszym podsumowaniu okazało się, że najlepsze rezultaty tych naszych działań spełnia trener Leszek Krowicki. Po raz pierwszy od 6 lat zarówno trener reprezentacji męskiej, jak i żeńskiej obaj mówią po polsku, bo i Talan Dujszebajew, no i oczywiście Leszek Krowicki także. Proszę powiedzieć, czy to, że Leszek Krowicki jest Polakiem, miało znaczenie, a jeżeli tak, to czy było to duże znaczenie? Znaczy, po pierwsze miało znaczenie, że jest to jeden z najwybitniejszych trenerów w Europie i w świecie żeńskiej piłki ręcznej. Osiągał znakomite rezultaty, zdobywając Puchary Europy, grając w finałach najważniejszych imprez, wielokrotnie zdobywając tytuł mistrza Niemiec i super puchar Niemiec. Ale oczywiście fakt, że jest Polakiem, że mówi po polsku, jest dla nas bardzo ważny. To ułatwia komunikację między zespołem a trenerem. To ułatwia szybkie reakcje w trakcie meczów. I był to ważny element przy podejmowaniu tej decyzji. Proszę powiedzieć, do kiedy będzie obowiązywał kontrakt z trenerem Krowickim? Najważniejszy w sporcie jest cykl olimpijski i cel najważniejszy to kwalifikacja żeńskiego zespołu na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Kontrakt będzie obowiązywał 4 lata. Przed reprezentacją Polski już w grudniu Mistrzostwa Europy Polki trafiły do bardzo wymagającej grupy. Proszę powiedzieć, jakie cele są stawiane przed nowym szkoleniowcem w kontekście właśnie tej imprezy? Zawsze chcemy, aby nasza drużyna wygrywała. Ale to nie jest decydujący moment oceny pracy trenerskiej, bo to byłoby zbyt wcześnie. Oczywiście chciałbym, aby rezultat tej pracy był widoczny od samego początku, ale nie jest to najważniejsze. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.